Dowództwo przejąłem od majora Stanisława Taczaka. Wracał z Berlina, od dzieci i żony. Niemki zresztą. W Poznaniu spotkał się z księdzem prałatem Teodorem Taczakiem, swoim bratem. To on go namówił. A po rozmowach z Wojciechem Korfantym zapadła decyzja. Jeden telefon do Belwederu i tak przypadkiem został dowodzącym powstania. Przypadek czy nie? Ja chylę czoła. Za walkę, za pełną mobilizację, za opanowanie prawie całej Wielkopolski. Teraz wkroczyć miałem ja. Po nominacji pojawiłem się w Poznaniu 8 stycznia. Nieformalnie. Żeby rozeznać się w sytuacji. Tydzień później już dowodziłem. Dostałem jasną misję. Utworzyć nową, regularną armię. Rozkaz wykonałem. Do powstania i wojska powołałem 11 roczników rekrutów. Tak tworzyła się historia i Armia Wielkopolska. W poznańskiej gwarze wiara oznacza ludzi. Wuchta to dużo. By wywalczyć wolność, potrzebowaliśmy ludzi i wiary w naszą siłę. Wkrótce do Armii Wielkopolskiej wstąpiło 120 tysięcy ludzi. 26 stycznia po mszy polowej złożyliśmy przysięgę. Nie było już placu Wilhelmowskiego. Był plac wolności. Tak powstała regularna Armia Wielkopolska, z którą poszliśmy w bój. Z majorem Taczakiem dokonaliśmy niemożliwego. Wygraliśmy powstanie na ziemiach Zaborcy. Rozkwitła wolność. Jak tulipany. Biały i czerwony. Dziś noszą nasze imiona. Majora Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Wielkopolska stała się moim drugim domem. Tutaj czułem się naprawdę wolny. W setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego wejdź na 27 grudnia.pl i poznaj historię.